Podlegina Przewodniczący Rady Gospodarczej Państwowej Unii Sędziera jest z nami. Dzień dobry, witamy. Przechodzimy do punktu 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozwiązania konkursu Prawa i Sprawiedliwość. Drodzy Państwo, według paragrafu 99 statutu Rady Miejskiej w Hrubieszow oraz paragrafu 100 i 101 kluby po prostu powinny, jeżeli klub ma zmniejszoną ilość członków, poniżej 5, na wniosek, właściwie na wniosek powinien niezwłocznie przewodniczący poinformować klubu o tym, że klub ulega rozwiązaniu. Ale taki klub dopiero może być rozwiązany w paragrafie 101. Próby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba członków spadnie poniżej 5. Dlatego też na ostatniej sesji Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia pan radny, pan przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości, pan radny Ryszard Wielki informował mnie, że klub został rozwiązany, czyli nie istnieje. Dlatego my musimy ze swojej strony podjąć taką uchwałę w sprawie rozwiązania klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Poproszę w tym punkcie o opinię Komisję Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji, pana radnego Maria Nacisło. Opinia była pozytywna, zaproponowała lub radnych, wstrzymało się 3. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę pana radny Ryszard. Pani przewodnicząca, Federator, rzeczywiście pani radna Kowalska użyła pismo na rezygnacji. Ja to pismo otrzymałem 27 stycznia. Radni Prawa i Sprawiedliwości podjęli uchwałę o samorządzaniu klubu, ponieważ tutaj przedstawione są aktarnie, prawda, które widnieje w naszym statucie ekonomicznym w Hrubieszowie. I tak właśnie podjęliśmy decyzję. Powiedzmy sobie, nie będzie to, że będzie nas mniej jako radnych Prawa i Sprawiedliwości, nie będzie miało wpływu na naszą pracę. Czyli przyjęliśmy to, że tych nas wsparcia faktycznie nie mieliśmy uzasadnienia. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozwiązania klubów radnych Prawa i Sprawiedliwości? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 15 głosami za, czyli jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Tak jak Państwo otrzymali w uzasadnieniu, w związku z tym, że złożyli rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady pani Anna Kuczynska, pan Marian Cisław i pan Andrzej Cerapi, w składzie Rady pozostał jedynie przewodniczący. Wobec powyższego niezbędne jest uzupełnienie składu komisji i zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie funkcjonowania Komisji Rewizyjnej w skład powinni wchodzić przedstawiciele wszystkich klubów działających w Radzie z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Z uwagi na fakt, że w Radzie Miejskiej w Hrubieszowie nie działa żaden klub, ten wymóg nie ma zastosowania, a powołanie członków komisji obwarowane jest jedynie możliwością uczestniczenia przez radnego maksymalnie w 2 komisjach stałych. I jeżeli chodzi o to, chciałabym po prostu, żebyśmy podjęli uchwałę o powołanie członków Komisji Rewizyjnej w Hrubieszowie, żebyśmy mieli w Radzie Miejskiej tą komisję zaczęła nam funkcjonować. Na dzień dzisiejszy komisja jest jednoosobowa. Proszę w tej sprawie o opinię. Komisję Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji pana radnego Maria Nacisło. Nie jest odpowiednia za głosowanie. Dziękuję bardzo. Poproszę Komisję Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska pana przewodniczącego Leszka Tarnowskiego. Komisji. Dziękuję bardzo. I poproszę przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Pomocy Miasta, pana radnego sekretarza. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radny chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Jest pan radny Andrzej Zarabin. Proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja już wcześniej mówiłem o tym, ale przy tym punkcie chciałbym dzisiaj powtórzyć, że Komisja Rewizyjna jest najważniejszą komisją, którą tworzą radni Rady Miejskiej. Świadczy o tym nie tylko specjalne umocowanie w ustawie o samorządzie gminnym, ale przede wszystkim przedmiot jej działania. Komisja Rewizyjna zgodnie z paragrafem 76 Statutu Gminy Miejskiej Hrubieszow kontroluje działalność burmistrza gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminnych pod względem legalności, gospodarności, legalności i celowości. Radni zasiadający w tej komisji badają gospodarkę finansową gminy, wykonanie budżetu przez burmistrza. Ponadto Komisja Rewizyjna formułuje wniosek o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium burmistrzowi wykonania budżetu, rozpatruje te skargi na działalność burmistrza. Ja mam w związku z tym, że mamy tutaj wolne miejsca, pytanie do Pani Przewodniczącej, czy były jakieś rezygnacje z tej komisji członków naturalnych i ewentualnie kiedy to nastąpiło. Radni złożyli rezygnację z udziału w pracach komisji. I po prostu zrezygnowali z prac komisji pani Danuta Popowska, pan z Komisji Oświaty, pan Leszek Karmacki oraz pan Wiesław Bańka z Komisji Rolnictwa. Trzech radnych zrezygnowało z komisji, z udziału w pracach komisji, których byli członkami. Mają takie prawo, więc zrezygnowali z prac tej komisji, z tych komisji. 17 lutego. Tak dostałam pismo, tak mi wpłynęło do biura rady. Dokładnie 20 lutego te pisma do mnie wpływały. Tutaj mam chyba je ze sobą. Pan radny Ryszard się zgłaszał pierwszy. Panie Przewodniczący Rado, myśmy wczoraj wydarzenia w tych komisjach, między innymi na Komisji Kultury i Administracji, no, zobaczyliśmy listę wykreślonej nazwiskiem i widzieliśmy właściwie, co jest tego powodem. Nie wiem, czy pan przewodniczący miał wiedzę na ten temat, przewodniczący naszej komisji. Proszę pana Andrzeja Zarabina. Przewodnicząca, Szanowni Państwo, należy się domyślać, że te osoby, które złożyły rezygnację, będą zgłoszone zapewne tutaj do pracy w Komisji Rewizyjnej. Chcę wyrazić swoje zdanie, że w takim składzie ta Komisja Rewizyjna będzie miała tylko i wyłącznie charakter fasadowy. Dziękuję. Proszę, pan radny zabiorą głos. Dziękuję. Na wstępie naszego zgłoszenia Komisji Oświaty, Kultury i Prawa Administracji przedstawiłem członkom, że dwoje zrezygnowało z uczestnictwa w pracy Komisji Oświaty, Kultury i Prawa i Administracji, to jest pani Danuta Kowalska i pan Leszek Kojenowski. Ja otrzymałem z biura Służby Rady te rezygnacje. Mam je tutaj. Po prostu informowałem o tym, że jedna i druga osoba rezygnowała z pracy komisji. Dziękuję. Zanim udzielę Wam głosu, pozwolę sobie tylko sprostować, że Państwo zrezygnowali z udziału w pracy komisji, co nie jest przesądzone, że będą wchodzić w skład komisji rewizyjnej. Państwo również będą mogli zgłaszać swoje kandydatury, swoich radnych, więc to jest po prostu droga odpłata. Tu nie jest tak do końca jak Pan radny. Proszę pana radnego, że są przewodnicząca, Wysoka Rado, Burmistrz, Szanowni Państwo. Jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej chciałem zabrać głos w wolnych wnioskach, ale myślę, że po tych tutaj głosach Państwa radnych, myślę, że mam takie prawo i przywilej, żeby się do tej całej sytuacji odnieść w tej chwili. Proszę Państwa, troje członków zrezygnowało z uczestnictwa Komisji Rewizyjnej. Ja chciałbym powiedzieć, jak to było, ponieważ ja nie uczestniczyłem w tej sesji, na której dokonały się te różne historie. Proszę Państwa, 21 grudnia odbyła się sesja Rady Miejskiej Domu Kultury, po której było spotkanie przewodniczących komisji. W tym spotkaniu uczestniczył Pan Burmistrz, uczestniczyło też kilku urzędników urzędu. Spotkanie miało na celu wspólne wypracowanie planu pracy całej Rady, jak i poszczególnych komisji. Ja sobie tutaj wydrukowałem protokół z sesji, na której nie byłem, sesji grudniowej, na której plany pracy zostały zatwierdzone. I tutaj, proszę Państwa, nastąpiła seria różnych nieporozumień. Przede wszystkim jakiś taki zarzut był, że członkowie Komisji Rewizyjnej nie zostali, że odbyło się jakieś posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym uczestniczył przewodniczący. Ja pragnę oświadczyć, że nie było żadnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Spotkanie przewodniczących było spotkaniem nieformalnym, o którym ja dawno już wnioskowałem, żeby po prostu skoordynować te wszystkie plany pracy ze sobą, ponieważ potem okazuje się, że komisje powielają pewne rzeczy, jest to zupełnie niepotrzebne. Czy to się udało? Może nie do końca, ale przynajmniej taka próba została podjęta. Tutaj były zarzuty w stosunku do Pana Burmistrza, że Pan Burmistrz oświadczył rzekomo, że taka komisja rewizyjna się odbyła. Ja nie wiem, co Pan Burmistrz oświadczył. Być może Pan Burmistrz źle usłyszał, a przede wszystkim chciałem powiedzieć, że Pan Burmistrz nie jest tutaj stroną w tej sprawie. To jest wewnętrzna kwestia Rady, planów pracy, radnych, komisji, przewodniczącej Rady. Pan Burmistrz nie jest tutaj stroną, Pan Burmistrz może sobie mówić, może źle usłyszeć, może nie wiem, może inaczej to zinterpretować. Nie jest tutaj stroną. I teraz, proszę Państwa, na sesji właśnie grudniowej, na której nie byłem z powodu choroby, no uznałem, że temperatura 38,8 to jest absolutnie nie predestynująca mnie, żeby tutaj się pojawiać, bo albo sam sobie krzywdę zrobię, albo komuś. I proszę Państwa, okazałem przed tą sesją odbyły się posiedzenia komisji, między innymi posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na której do tego planu pracy, do tego projektu planu pracy wprowadzono 3 jeszcze dodatkowe punkty. No, dyskusja z tego, co widzę w protokole, była dosyć emocjonalna. No, padły tam określenia, które niektórych radnych zbulwersowało. Ja w ogóle chciałem Pani Radnej Wioli Wierusiewicz podziękować za to, co powiedziała w moim imieniu, ja się z nią całkowicie zgadzam. Że być może użyła jakiegoś takiego niefortunnego sformułowania. Znaczy, nie wiem, nieludzki, ludzki, dla mnie ludzki to jest ludzki sposób traktowania, to jest taki, żeby starać się zrozumieć drugiego człowieka, a przynajmniej podjąć taką próbę. I proszę Państwa, wprowadzanie 3 nowych punktów podczas nieobecności przewodniczącego, a przyznając od tego, że to akurat ja jestem tym przewodniczącym, to po prostu... Nie chciałbym znowu użyć określenia, które ktoś uzna za obraźliwe, ale to jest po prostu, to nie jest zgodne z dobrymi obyczajami. Bo proszę Państwa, tutaj Pan Radny przed chwilą przeczytał, że Komisja Rewizyjna jest specjalną komisją. Tak, jest specjalną komisją ze względu na swoje umocowanie ustawowe, ale oprócz tego jest specjalną komisją, ponieważ w odróżnieniu od innych komisji, proszę Państwa, jej się nie robi o 14:30, do której można się przygotować mniej lub bardziej albo wcale. To jest komisja, która idzie do ciężkiej pracy, w godzinach pracy, której trzeba czasami poświęcić jeden dzień, czasem 2 dni, czasem 3 dni. Przewodniczący, proszę Państwa, musi przygotować tę komisję. Ja muszę uzgodnić ze wszystkimi radnymi. Proszę nie sprostować, czy tak nie ma, czy ja nie kontaktuję się z każdym członkiem komisji, czy mu pasuje w środę, w poniedziałek, w piątek. Jak pasuje, to robimy komisję. Muszę się skonsultować z osobą kontrolowaną, z naczelnikiem wydziału, czy tam z kimś odpowiednim, czy też mu pasuje. Ja miałem taki przypadek, kiedy ustalałem termin komisji rewizyjnej z panem Patkowskim, byłem już naczelnikiem. No i komisja była ustawiona na środę, pan Kotkowski dzwoni, że w środę nie może, bo wyjedzie. Tak, a ja też pracuję, ja też sobie coś tam może ustawiłem. Ale dobrze, nie zgadzam się, przekładam jedno, żeby zrealizować drugie. Potem trzeba, proszę Państwa, wykonać tą pracę, trzeba sporządzić protokół. I za to wszystko jest odpowiedzialny przewodniczący. I teraz komisja rewizyjna bez obecności przewodniczącego stawia 3 dosyć trudnych kontroli. No to ja się pytam, czy to jest zgodne z danym obyczajem? Czy nie można było na przykład częściowo przyjąć tego projektu, a potem w następnym terminie przyjąć te pozostałe kontrole? I ja, proszę Państwa, teraz powiem Państwu, jak ja bym się zachował, gdybym był. Bo też bym był zaskoczony, bo tutaj jeden z panów radnych napisał, że przewodniczący nie wykonał żadnego telefonu. Ale ja chciałem zwrócić uwagę, że każdy telefon ma 2 takie przyciski. Jeden jest odbierz, a drugi zadzwoń. Też można zadzwonić. Nawet dzień wcześniej powiedzieć, że jest taki problem. A zaskakiwać przewodniczącego komisji i całą radę projektem naprawdę w sposób znaczący, zmieniający cały projekt, no to chyba troszeczkę jest nie. Ja powiem, jak ja bym się ustosunkował do tego. Bo ja, proszę Państwa, pracuję i ja są miesiące, w których ja te kontrole mogę przeprowadzić bez żadnego problemu. Jeśli Państwo zauważyli, to jest na przykład luty, była zaplanowana kontrola listopad. Nie ma problemu. W pozostałych miesiącach ja mogę problem mieć z przeprowadzeniem takiej kontroli. Ktoś powie tak, nie musisz być przewodniczącym komisji. Ja powiem tak, nie muszę być przewodniczącym komisji, nie muszę być radnym, ja nie mam parcia na to. Zostałem wybrany, zgłosiłem się dobrowolnie, wykonuję swoją pracę najlepiej jak mówię. Ale zaproponowałbym coś takiego do dyskusji z członkami komisji, żeby po prostu, czy się zgadzają na coś takiego, czy na przykład jeśli proponują termin którejś kontroli na kwiecień, czy jest taka możliwość, że ja wyznaczę zespół kontrolny bez mojej obecności. Bo ja po prostu mogę nie być w stanie tej kontroli przeprowadzić. Jeśli by się protokolarnie członkowie komisji zgodzili, proszę bardzo, wpisujemy do planu pracy. Inaczej po prostu by się na to nie zgodził. I teraz, proszę Państwa, formułowanie takich wniosków, że tu się próbuje ograniczać jakieś możliwości kontrolne, to ja przepraszam, proszę mi powiedzieć, kiedy przez te 2 lata, czy ja kiedykolwiek próbowałem cośkolwiek tutaj ograniczyć, czy zorganizować, czy tak dalej. No jedynie nie odbyła się, przepraszam, kontrola Miejskiej Służby Drogowej, tylko wiadomo z jakiego powodu. Teraz Państwo tutaj wysuwacie takie, no nie wiem jak to nazwać, pomówienia, oskarżenia. No to proszę powiedzieć, czy takie próby były i czy w ogóle to, co ja mówię, czy to jest, nie wiem, czy to jest błędne, czy to jest źle sformułowane, czy co. Nie wiem, dlaczego żeście w ten sposób postąpili. I teraz zrezygnowaliście Państwo z tej komisji i jednocześnie formułujecie wniosek, że ta komisja, która będzie powołana, to po prostu ona będzie miała charakter fasadowy. To ja na koniec zacytuję swojego ulubionego publicystę, który już nie żyje, Stefana Kisielskiego, który powiedział, że socjalizm jest taki ustrój, który produkuje różne bzdurne historie, które potem sam stara się bohatersko naprawiać. No mniej więcej tak Państwo tutaj próbujecie zrobić. Dziękuję. Chciałbym tutaj zabrać głos w tej sprawie. Proszę Pani Radna. Pani Przewodnicząca Rady. Ja krótko. Ja się z Panem zgadzam do pewnego momentu. Tutaj padło, że Pani Wioletta Pietrusiewicz, Pan podziękował. Tak, ale proszę Pana, padło nieludzkie robienie czegoś za plecami. A czy Pan, ustalając plan pracy komisji, no nie robił w jakiś sposób za plecami, no nie konsultował się Pan z nami. Dziękuję. Proszę Pan Radny. Proszę Państwa, jeśli chodzi o te nieludzkie, naprawdę tutaj podają różne sformułowania, ja rozumiem, że są emocje. No, po prostu komuś się tam wywie, ale żeby z tego robić jakąś taką sprawę, typu, że celowe obrażanie i tak dalej. Jeśli chodzi o to zaplecanie, Pani Radna Joanno i Pani Radny Marian Cisław, przede wszystkim, czyli przez 2 lata, jaka była sytuacja? Zawsze zbieraliśmy się, także te były nieformalne spotkania, pytały, czy macie Państwo jakieś uwagi do planutacji, czy chcecie Państwo prowadzić jakieś kontrole, czy to jeszcze w Pana domie było. Przez 2 lata było mniej więcej taka odpowiedź, no niech przewodniczący sobie ustali, my się do tego dostosujemy i tak dalej. W zeszłym roku Pan Radny, miała być kontrola Kosilu, Pan Radny, Pan Marian zaproponował, żeby zamiast Kosilu była w związku z planem naprawczym, żeby była kontrola Miejskiej Służby Drogowej. Proszę bardzo. Nie, proszę. Unik. Ja nie wnosiłem o Służbę Drogową. Zaraz Pan no mniejsza z tym, w każdym razie wszystkie sugestie, jakie tylko były w tej sprawie, były przeze mnie po prostu pozytywnie jak gdyby załatwiane. Nawet kontrola Unii, która w zasadzie powinna być za 2015 rok, Pan zawnioskował, że był za 2016, co sprawiło pewien kłopot, bo trzeba było przez Pana Burmistrza prosić o dokumenty z Unii. Proszę bardzo, tak jak Pan chciał, tak się odbywa. I mówię, jeśli Państwo chcieli wprowadzić te punkty nowe, no to naprawdę no można było złożyć wniosek do Pani Przewodniczącej, do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, można było zadzwonić. No ja nie wykonałem takiego ruchu, uznając, że skoro przez 2 lata nie było takich inicjatyw, no to widocznie nie macie Państwo takich potrzeb. Po prostu nie było żadnej złej woli tutaj z mojej strony, ani ze strony kogokolwiek tutaj z nas. Czy Pan Cisław chciałby zabrać głos na radny? Proszę. Pani Przewodnicząca, Pani Burmistrzu, zabrała Szanowni Państwo. Chorować ma prawo każdy. Ja też chorowałem, nie pracowałem przez 4 czy 3 miesiące. W 2016 roku nie brałem udziału w pracach komisji, bo każdy może zachorować i to się może również zdarzyć przewodniczącemu, bo każdy jest tylko człowiekiem. Natomiast jeśli chodzi o ten plan mieszkańskiej pracy, który tyle perturbacji spowodował i tyle taki zapał, pewien niesmak, niezgody pewnej, to myślę, że tutaj coś zadziałało nie tak, ale nie ze strony ani przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, ani jej członków. Wszystko się odbywało na cichu. W takim ogólnym bałaganie, przyspieszonym bałaganie sesji, przyjęcia planów pracy komisji itd., itd. To nigdy się nie działo w poprzednich kadencjach. Naprawdę. To był ewenement, jeśli chodzi o skalę pracy naszej Rady w tym okresie. Zawsze był czas na to, żeby przygotować plany pracy, żeby je skonsultować, omówić i później je dobrze przedstawić na komisjach, zatwierdzić na komisjach i później zatwierdzić na sesji. A tutaj zatwierdzenie planu pracy komisji i zaraz sesja. Przewodniczącego nie ma, bo zachorował. Wprowadzamy 3 punkty, no bo tak po prostu zawnioskował ktoś. Myśmy się do tego przystosowali, bo uznaliśmy, z tego co pamiętam, że 2 kontrole to troszeczkę za mało. Chcieliśmy to po prostu rozszerzyć, chcieliśmy solidniej popracować. I to, co robiliśmy i co robi komisja, to jest pomocne burmistrzowi miasta. Bo my sprawdzamy pewną procedurę pracy pewnych jednostek, stowarzyszeń itd., itd. Dlatego tak ta sprawa po prostu wyglądała. Ja nie chcę, Panie Przewodniczący, Panu zadawać pytań takich po to, że gdyby Pan był, to i tak by te 3 punkty przeszły, bo by była większość. No większość by było, Panie Wójcie. I musiałby Pan, nawet jeśli byłby Pan przeciwny, to opinia odnośnie planu pracy byłaby pozytywna. I ten plan by stanął na sesji z pozytywną opinią. Czy on by został przyjęty? Nie wiem. A no właśnie, czy on by został przyjęty? Tego nie wiem. Ale byłaby taka opinia. Dywaguję na ten temat, biorąc pod uwagę pewne układy, jakie były po prostu w komisji. Natomiast ze swojej strony czułem się troszeczkę nieswojo, jako jeden z najstarszych członków Rady, ten radny senior, że ktoś mi w jakiś sposób zwraca uwagę, że ja niewłaściwie postępuję. To się ogólnie wróciło, nie tylko do mnie, ale ogólnie do mnie. To troszeczkę było niegrzecznie i tak to przyjąłem. Nie chciałem na ten temat dyskutować, dywagować, bo nie było sensu nawet na ten temat to robić. Dlatego zrezygnowaliśmy, ja przynajmniej zrezygnowałem z pracy w tej komisji, bo uznałem, że jeśli taka sytuacja miała miejsce, że sprogresowało do pozostałych członków Rady, że my coś nowego chcemy wnieść, uznałem, że nie ma sensu w tej komisji pracować, a starałem się zawsze pracować uczciwie, słodko i sumiennie. I za tą współpracę, Panie Wojtku, chciałem Panu podziękować, bo po prostu pracowało mi się w miarę, tak powiem, bezkonfliktowo. Proszę Pana o czasu. Wysoka Rado. Panie Przewodniczący, powiedział Pan, że odbył Pan spotkanie nieformalne z Panem Burmistrzem, ustalając plan pracy. To ja się pytam, czy nie powinien Pan przynajmniej tego projektu planu przedłożyć, poinformować pozostałych członków Komisji Rewizyjnej, co tam zostało na tym nieformalnym spotkaniu ustalone? To jest pierwsza kwestia. Muszę też powiedzieć, bo to jest dosyć istotna sprawa, do tego, co nawiązał Pan Radny Cisław o tym bałaganie. Myśmy dostali materiały przed samą komisją, a wręcz nawet nie przed komisją, w trakcie trwania komisji. Dopiero nam szukano, kserowano, obiegano, czekaliśmy, dostaliśmy te materiały, żebyśmy w ogóle mogli się z nimi w tym momencie zapoznać. I to, co Pan Przewodniczący zaznaczył, to też jest bardzo istotne, że nigdy nie było problemów z rozszerzaniem jakiejkolwiek kontroli. Jeżeli była taka sugestia członków komisji, to po prostu ta kontrola była rozszerzana. Więc ja się zastanawiam, dlaczego radni, bo Pan Przewodniczący był nieobecny, uznali, że to wszystko trzeba wykreślić. Nie przeszedł ani jeden punkt. Nie, po prostu trzeba było to wyrzucić, bo z jakichś przyczyn to nie odpowiadało. Mało tego, nikt nie złożył nawet wniosku takiego, że no to może zatwierdźmy część, a później może coś się dopisze. Nie, od razu było na nie, to wszystko jest źle, tak być nie może, to jest traktowanie nie po ludzku przewodniczącego, bo coś tam jest dodane. Dlatego tym bardziej się dziwię, skoro komisja przez 2 lata pracy zawsze w jakiś sposób ustalała przebieg kontroli, zakres kontroli, domawiała się i z osobami kontrolującymi, i z członkami komisji, żeby tę kontrolę przeprowadzić, no to o co tutaj tak naprawdę chodzi? Dziękuję. Proszę Pan Przewodniczący. Jeszcze raz, proszę Państwa. Ja naprawdę sądzę, że faktycznie no, wina, może nie wina, może po prostu brak porozumienia. My tutaj ze sobą dyskutujemy na tych forach oficjalnych. No, nie wiem, nie spotykamy się, nie dyskutujemy. Może tutaj leży ten błąd, że po prostu nie ma tego porozumienia. Być może wina leży po każdej stronie, każdy mógł coś tam czy zgłosić wcześniej, czy Rada mogła się inaczej zachować. Mówię, emocje działają i tak dalej. No faktycznie, że punkt 3 paragrafu 91 mówi, że Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracownika. No, każdy mógł to zgłosić. Pan Panie Rady też mógł to zaproponować, że no dobrze, to przyjmujemy. No po prostu gdzieś to komuś umknęło, tak? Tylko naprawdę chodzi mi o to, żeby po prostu nie wyciągać tego typu wniosków, że tutaj nastąpiła jakaś blokada możliwości kontrolnych. Bo naprawdę takiej intencji nie było. Tym bardziej, że gdyby radni znali wcześniej plan wprowadzenia nowych kontroli, to być może można było tak powiedzieć. Namówili się wieczorem, ale to było wszystko ad hoc. Kto tu się namawiał, kto tu podejmował jakieś takie decyzje, że tutaj to wyrzucimy, bo nam się to nie podoba. No, takiej motywacji nie było i mówię, no, być może wynika to z braku jakiegoś porozumienia, jakiejś dyskusji takiej między nami, może właśnie nieformalnej. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Pan powiesz, proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja zgodnie z tym, co w swoim czasie powiedziałem na jednej sesji Rady Miejskiej Wysokiej Rady, że i po raz kolejny to podkreślę, że być może nie jestem uprawniony do zabierania głosu w tym punkcie, ale chciałbym odnieść się do jednej kwestii związanej z wypowiedzią do pana radnego Sołtysiaka, jak i pana radnego Andrzeja Zarabina w kontekście tego spotkania nieformalnego z panem burmistrzem. O ile dobrze pamiętam, to nie było żadne takie spotkanie nieformalne, tylko wydaje mi się, to było normalne, formalne spotkanie z tego względu, że ja w tym czasie uczestniczyłem razem z przewodniczącymi pozostałych komisji w pracach ogólnie na temat opracowania planu pracy. A więc, Szanowni Państwo, tutaj komunikuję, że to nie było żadne spotkanie nieformalne burmistrza przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, tylko organ wykonawczy w pracach rady, panie burmistrzu. Panie radny, sytuacja jest taka, że organ wykonawczy zapewnia obsługę Rady Miejskiej, chciałbym panu zakomunikować, i z tego powodu zapewniałem obsługę Rady Miejskiej, uczestnicząc w tym posiedzeniach tej komisji stałej. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję, przechodzimy do uchwały. Proszę zgłaszać kandydatury do uchwały. Kto z Państwa radnych ma jakąś kandydaturę do uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej? Chciałbym zgłosić kandydaturę kolegi radnego Leszka Tarnowskiego. Jest to osoba odpowiedzialna, rzetelna, kompetentna. Myślę, że nie trzeba będzie tutaj żadnych spotkań formalnych i nieformalnych, tylko po prostu się rozumiecie Państwo do roboty i nie będziemy się obrażać, że się dziękuję. Pan Tarnowski się zgadza? Tak, zgadzam. Dziękuję. Ktoś jeszcze z Pani Panów Radnych? Proszę Pani Radna Mikrosiewicz. Pani Przewodnicząca, ja bym chciała zgłosić kandydaturę Pana Wiesława Bańki. Dziękuję. Czy Pan się zgadza? Tak. Ktoś jeszcze z Państwa radnych? Proszę Pan Radny. Chciałbym zgłosić kandydaturę Pani Danuty Kowalskiej. Dziękuję Panu. Czy Pani Radna się zgadza? Czy jeszcze ktoś chciałby zgłosić kandydaturę? Proszę. Chciałabym zgłosić propozycję zamknięcia listy. Listy. Co to było sprawniej po prostu? Czyli zamykamy listę. Kto z Państwa naprawdę wie za zamknięciem listy? Proszę o podniesienie ręki. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. 4 radnych, tak się wstrzymało. 3 radnych się wstrzymało. Czyli 12 było za, 3 radnych się wstrzymało. Głosujemy nad każdą zgłoszoną w kolejności. Kto jest za kandydaturą pana Leszka Karmackiego jako członka Komisji Rewizyjnej? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. 6 osób. Stwierdzam, że kandydatura została przyjęta. Kto z Państwa radnych jest za kandydaturą pana Wiesława Bańki jako członka Komisji Rewizyjnej? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. 9 osób. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. 6. Stwierdzam, że kandydatura została przyjęta. Kto z pań i panów radnych jest za kandydaturą pani Danuty Kowalskiej na członka Komisji Rewizyjnej? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. 9 osób. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. 6. Stwierdzam, że kandydatura została przyjęta. Teraz głosujemy za uchwałę. Uchwała Rady Miejskiej w Hrubieszowie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Hrubieszowie już w brzmieniu ustępie pierwszym wprowadza następujące zmiany i już znalazły się nazwiska członków komisji. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Hrubieszowie? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. 9 osób. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. 6. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 9 głosami za, głosów przeciwnych nie było, wstrzymujących 6. Dziękuję i życzę owocnej pracy państwu radnym. Przechodzimy do punktu 10. o rozpatrzeniu projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie odnowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Państwo również otrzymali projekt tej uchwały w uzasadnieniu i otrzymali również wezwanie do uzasadnienia. Na komisjach zostało to wezwanie wszystkim wręczone łącznie z wnioskodawcami. I na podstawie artykułu 101 ustawy o samorządzie gminnym każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostało naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętym przez organ gminy w sprawie zakresu administracji publicznej może bez problemu skutecznym wezwaniu do usunięcia zaskarżyć uchwałę do sądu. I dnia 6 lutego 2017 roku wezwanie Rady Miejskiej w Hrubieszowie do usunięcia naruszenia prawa wyborczego radnych. Zarzuty radnych dotyczą uzasadnienia do uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie nr 36/252/217 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany nieruchomości gruntowej pomiędzy gminą miejską Hrubieszów a osobą fizyczną. Przedłożony przez burmistrza projekt uchwały zawierał szczegółowe pisemne uzasadnienie. Ponadto na posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej oraz na sesji w dniu 27 stycznia poinformowano o skutkach finansowych i aktualizacji, przedstawiając operat szacunkowy z wyceny nieruchomości sporządzonych przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego pana Mariana Pawlaka dnia 24 listopada 2016 roku. Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych uchwała Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup lub zamianę określonej nieruchomości winna ograniczać się jedynie do tego, czy Rada wyraża zgodę na zakup lub zamianę oznaczonej nieruchomości. Uchwała taka powinna zawierać treści aprobujące, a nie imperatywne. Mamy tutaj podane wyroki Sądu Administracyjnego. Ponadto w świetle postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 listopada 1995 roku radny nie jest wyodrębnionym podmiotem do zaskarżania do Sądu Administracyjnego uchwał Rady Gminy podjętych wbrew jego woli, ujawnionej podczas głosowania. Sytuacji radnego jako podmiotu legitymowanego do wniesienia skargi z artykułu 101 ustawy o samorządzie gminnym dotyczy także wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 1992 roku, w świetle którego korzystanie z praw radnego nie obejmuje uprawnienia do zaskarżenia uchwały Rady. Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności faktyczne i prawne, Rada Miejska nie naruszyła żadnych przepisów przy podejmowaniu przedmiotowej uchwały. Poproszę o opinię w tym punkcie przewodniczącego Kultury Fizycznej i Sportu Środowiska pana Leszka Tarnowskiego. W sprawie projektu uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Proszę o opinię w tej sprawie Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji i pana przewodniczącego Maria Nacisło. Opinia jest negatywna. Jedna osoba była za, 3 przeciw, 1 się wstrzymała. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Opinia komisji jest pozytywna. 7 członków. Ale pan chyba nie miał tego, czy miał też? Też miał, przepraszam. No proszę jeszcze o opinię Komisji Budżetu. 307 członków komisji głosowało za, 4 wstrzymało się od głosu. Przepraszam. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę Pana Radny Andrzej Cerapi. Panie Przewodniczący, ponieważ nie byłem pewny, że Pani mi poprzednie punkty udzieliłem głosu, może mi Pani pomóc, ale ja chciałem pokutować na dołączoną komisję rewizyjną. Dziękuję. Wyboru. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie odmowy od uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Hrubieszowie? Czytali tam słów. Kto? Posłanka jest Danuta. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. 9 osób. Kto jest 10, przepraszam. Kto jest przeciw? 4 osoby. Kto się wstrzymał? 1 osoba. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 10 głosami za, 4 głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym.